Jak myślisz, jakie zrobić przywitanie? Bo się po nagrywkach wszystko potem ładnie rozmontuje. Siemanie, nie? Zawsze było często z tej strony Rebox, ale teraz zrobię siemanie. Siemanie, z tej strony Rebox. Po króciutkiej przerwie. Otóż, ktoś pamięta taki serwis jak Homikuj? O, nawet HTTPS nie mają, super. Dobra, logujemy się. Jakie tutaj było hasło? To nie to. To, okej. Okay. Stary awatar, wow. O, projekty Minecraft. Dokładnie, dobra, chociaż dwa. Cyk. Podoba mi się, że jeden waży 6 mega, a drugi 400 kilobajtów. Przeanalizujmy sobie, co zawierają same nazwy tych jakże pięknych archiwów RAR. Escape by Robic, czyli mój sternik, i Kuba 213. Nie 123, 213. Czyli ziomek, z którym już w sumie kontakty zbytnie. No i specjal 20 subów. 20 subów. By Robic. Mam wrażenie, że powinienem je uruchomić w jakiej wersji, której były zrobione. 1.5.2, 1.6.4, 1.7.2. Chyba otworzę to w 1.7. Dobra, jesteśmy w Minecrafcie. Powinno wszystko działać. Co zrobimy pierwsze? Najpierw specjal, czy najpierw escape? Escape w ogóle przez E, SCP. Special by Robic. Dobra, najpierw to. Stary Minecraft. Dobra, gdzieś tutaj latamy. Co tu się stało? Mówię, sensitivity jest za duże. Dobra, tu mam jakąś dżunglę. Ja tego nie pamiętam. Ale tutaj coś widzę, okej. Tu wrzuć itemy i poczekaj 10 sekund. Tak, tu. Teraz pociągnij dźwignię i idź za torami. No to jakie tu itemy wrzucić? Czerwony piasek. I co to będzie miało na celu w ogóle? Chyba rozumiem, dobra. Nie wiem jaki to jest na to cel, ale... Okej. Siup. Idziemy. To musiało być zbudowane. Tak się drzewa nie generują, ładnie nawet. Ile miałem wtedy lat? 2014 to... Nie! To 2014 to będzie... to było 6 lat temu... To z 10 lat miałem. Albo 9. Dotarłeś. Dobrze. Tu odbierz itemy. W bonusie masz domek. Czyli chyba to. W ogóle dźwignia i przycisk. Tak na zapas. Tu wszystko się... Dobra, idziemy. Zobaczcie co tu jest. Co my tu mamy? W ogóle stary Minecraft trochę inaczej wyglądał, nie? Coś w piecyku, nie? A tutaj też nic ciekawego. Dobra, coś tu jest jeszcze na tej mapie, czy nie? Ale okropnie to wygląda. Znaczy, no może nie okropnie, ale... Trochę kanciasto. Tutaj chyba nie byłem... O, ale w ogóle się zbugowało. To było na innej wersji, na 1.6.4 pewnie budowane. Albo 1.5.2. Bo się świat nie renderuje dobrze. Dobra, myślę, że to tyle na tym save'ie. Sprawdźmy teraz SCP dla Robica. Znowu gdzieś latamy. Okej. I to chyba pamiętam, jak było budowane. Wydaje mi się, że byłem wtedy nawet u tego Kuba 123, 231, czy coś takiego. Chyba tam się zaczynało nawet. Co tu mamy? Struktura z... jakieś komend bloki. Dobra, będzie co czytać. Idź za glowstone'em. Jasnogłazem. To się serio tak nazywa w polskiej wersji, aż włączę polską wersję. Faktycznie to jest jasnogłaz. XD. Co to za komend bloki, dobra. Skocz tu, dobra, dzięki. Dzięki za podpowiedź. Siup, nawet woda, super. Teraz tak. Chyba tutaj muszę kliknąć, ale nie jestem pewien. Twój tryb gry został zmieniony. Tryb gry, gracza Rewox, aha. Zero. To mapa sprint parkour, dobra, super. To zaczynamy regulamin, aha. Że to jest dopiero pół. No, rozumiem. Zasubskrybuj mojego kolegę. Ale to jestem ja. Dobra, dwa. Nie cheatuj, dozwolone mody. Optifine, Ray Minimap. No rzeczywiście, przyda mi się Ray Minimapka. Minecraft Forge, a po co Forge? Nie wiem. Zans Minimap, aha, okej. Okay. Trzy. Mapka zrobiona przez Kubo 2.3.1. I tutaj dane osobiste. Nie niszcz nic żadnych bloków itp, chyba że cię o to poproszę. Mapa w polskiej wersji językowej. Dzięki, nie zauważyłem. Bawić się dobrze. Dobra zasada. Ale nie cheatuj, no, a dlaczego miałbym, no?
Dobra, podoba z tym. I co, i teraz tak. Aha, tutaj zaczynamy, tak? W ogóle złe sterowanie. Kto wymyślił, że sprint będzie pod kontrolem zamiast pod shiftem? Naprawione. Dobra, lecimy z tym. Siup, siup. Ciekawe, jaka jest trudność tego. Ale fajny tyle. Cyk, cyk. Naciśnij, jeśli chcesz zacząć. Okej. Aha, i mam przez to przecieć. I te strzały! O nie! Nie działa pułapka! W ogóle, głos duszy, wejdź tam, wejdź, znaczy i ukończysz parkura, wejdź, wejdź, trzeba powiedzieć, chcesz wejść do lochu śmierci, Boże. Świetne to. A teraz co, muszę tak wyjść. Wyłącz noc, a to? Brawo, ukończyłeś zadanie lochu śmierci, iść dalej. Szkoda, że ta pułapka nie działa, pewnie na 1.5.2 działała. Ale zmieniły się działanie tych dozowników czy coś. A co mamy tutaj? No dobrze, to masz bonusik i zobaczymy, czy przeskoczysz przez lawę. Dlaczego bym nie miał? Fajny bonusik w ogóle. No dobrze, dokonałeś zadanie. Droga na następny poziom otwarta. No, wcale nie była zamknięta. Cyk, cyk. Co my tu mamy? Dzień. No jest dzień. O! Bonus chest. Co, przyda mi się to? Zbierz 5 emeraldów, szmaragdów. Tłumaczenie. Wkraczasz do akcji Sztodoła, super. Zmiesz 5 emeraldów, kliknij. Aha, czy nie mogę sobie tam przejść. Nie umiałem zrobić sprawdzania. Nawet nie wiem, czy się dało w sumie. Dobra, kit. A po co mi ten diament był? Nie mam pojęcia. Coś tu jeszcze? Chyba nie. Fajne żyrandu. Dobra, to idziemy dalej. Idź dalej ścieżką ze żwiru. Długa ta mapka nawet już. W porównaniu do tamtej? Tutaj gram na trybie pokojowym. Peaceful. Peaceful! Peaceful! No super. A dobra, drogowskazy. Jesteś w wiosce, wypełnij zadanie. Widzisz, że przy każdym domku znajduje się skrzynia. Wrzuć do każdej skrzyni emeralda i wejdź do domu. I wypełnij dane zadanie. Powodzenia. Czyli do tego było. Do tego to było. Tu wrzuć jeden emerald, szmaragd. A jakbym wrzucił więcej, to... A, drzwi się otworzyły. Super. O, tutaj widzę, że jakaś scena z Resident Evil. Oto dom zmarłego szczerze Andrzeja. Zmarłego z dużej. Poszukaj jego rzeczy. Gdzie mogą być? A to jednak mój nick robił. Wczoraj wykryto chorobę, zabija mieszkańców. Zaija, nie zabija. Mieszkańców naszej wioski w parę godzin. Nigdy nie wychodźcie z wioski. Zabijcie się i nie rozpuśćcie tej choroby. O, Jacie, super. Skończ tam, czekajcie kolejne zadanie. Ziup. Kliknij o to. Aha, nic. Twoje ostatnie zadanie, wysyć mapkę, ponieważ ją skończyłeś. Gratulacje, super, nawet nie mam creative'a. To w ogóle bedrock. Okej. Myślę, że to tyle. Nie będę tej mapy wysadzał, bo nie ma po co. Ale w sumie to ciekawie tak spojrzeć na coś, co się robiło 6-7 lat temu. Okej. Dobra, dzięki za oglądanie. Jak się filmik dobrze przyjmie w takim formacie, to myślę, że znajdę coś więcej. A jak nie, to się zrobi... O, można blokować. A jak nie, to się zrobi coś innego. Także no. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.